Całą sobotę w hali przy ulicy Łódzkiej odbywał się turniej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza oraz turniej pierwszych walk Ligi A1. Do obu turniejów zgłosiło się po 40 zawodników, zatem licznie zgromadzeni kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Jeden z największych faworytów turnieju, reprezentant kaliski Arkadii Adrian Wytwer, jednak tego turnieju do najszczęśliwszych zaliczyć nie może. Po bardzo dobrej wygranej walce z reprezentantem Targetu Niepołomice kaliszanin nabawił się kontuzji i musiał wycofać się z walki o zwycięstwo w turnieju. Kadliska publiczność w przerwie mogła obserwować pokazy adeptów brazylijskiej sztuki walki capoeiry. Tuż po przepełnionym ekwilibrystycznymi ewolucjami zawodników z capoeiry pokazie wystąpili młodzi zawodnicy, którzy zmierzyli się w walkach Ligi A1. Po 19 walkach przyszedł czas na walki finałowe, których znakomicie spisał się reprezentant Arkadii, Białorusin Aleksander Kruk, zwyciężając w kategorii do 86 kg.